Cześć, z tej strony Paweł Salamucha. Mam do Ciebie ogromną prośbę. Otóż po odsłuchaniu tej audycji bardzo Cię proszę o jakąś aktywność. Może to być komentarz, łapka do góry, łapka do dołu. Takie działania pozwalają mi jako twórcy internetowemu ze swoim materiałem docierać do większej liczby osób. Z góry bardzo Ci dziękuję i zapraszam Cię do odsłuchania nowego materiału, który specjalnie dla Ciebie przygotowałem. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu W drodze na Wall Street. A dzisiaj temat nieco wakacyjny, ponieważ opowiem Wam dzisiaj o takiej pewnej metaforze niewidzialnej ręki rynku, czyli w sytuacji, kiedy silna ręka skupuje te aktywa od słabej ręki, kiedy silna ręka potem sprzedaje te same aktywa tej słabej ręce. Więc by specjalnie nie przedłużać, zaczynamy audycję. Sama metafora niewidzialnej ręki rynku została użyta po raz pierwszy przez Adama Smitha. Jest to ekonomista, który użył jej w swojej książce Badania nad naturą i przyczyną bogactwa narodów. I metafora ta służyła do opisania motywacji uczestników rynku, ale tego społecznego, tego wiadomo, tej infrastruktury nie tyle giełdowej, co tej zwykłej społecznej. I Smith argumentował, że uczestnicy rynku, czyli tutaj w tym wypadku konsumenci i producenci, są motywowani chęcią zaspokojenia tych swoich prywatnych potrzeb, jednocześnie dbając o optymalizację kosztu, czyli to tak jakby ten głównym czynnikiem rozwoju jest dbałość o własnego interesu. I równoznacznie każdy z nich, usiłując jako jednostka maksymalizować swój prywatny dochód, przyczynia się do rozwoju społecznego. No bo przykładowo, jeśli mamy produkt w postaci, nie wiem, pieczywa i dwa sklepy, które ze sobą konkurują, no to wiadomo, że ta konkurencja będzie się odbywała na wielu płaszczyznach, ale ta główna płaszczyzna to smak i cena. No i w momencie, kiedy załóżmy w pierwszym sklepie będzie to wyglądało bardziej korzystnie dla potencjalnego klienta, no to drugi sklep będzie musiał wyciągnąć z tego wnioski i albo obniżyć swoją cenę, albo zwiększyć jakość. Tak? I w ten sposób rozwijamy się, a przedsiębiorstwa albo już producenci konkurują o konsumentów. Tak? Jednak jak to się ma do giełdy papierów wartościowych? Tu również mamy do czynienia z taką niewidzialną ręką rynku, która jest w stanie i w ostateczności reguluje, przynajmniej takie jest założenie tej efektywności rynku finansowego, że koniec końców zawsze dochodzimy do takiego momentu, w którym ta cena fundamentalna zgrywa się z tą wyceną rynkową. Oczywiście przez większość czasu jest to przewartościowane albo niedowartościowane, ale są takie punkty, takie checkpointy, w których faktycznie cena melduje się przy tej wartości fundamentalnej. Jednak kto za tym wszystkim stoi? I z perspektywy inwestora technicznego, który swoje decyzje inwestycyjne opiera o wykresy cenowe, o to, w jaki sposób cena się zachowuje i stara się wybierać te optymalne momenty do zakupu i do sprzedaży, no to tu w tym wypadku trzeba zrozumieć, że definicja analizy technicznej i tych różnych metod do analizowania wykresów nie powstała na zasadzie umowy, tak jak się dzieje to w przypadku chociażby kodeksu ruchu drogowego, tylko patrząc przez pryzmat historii, różni propagatorzy różnych metod po prostu zbadali, sprawdzili, obserwowali przez wiele lat, przez wiele przypadków pewne jakby zachowania się rynku i opisali je we własnych metodach. I na bazie tego, że jeśli coś zafunkcjonowało w historii 100 razy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zagrało po raz 101, funkcjonuje analiza techniczna. Czyli jeśli coś zadziałało kiedyś, może zadziała również w tym wypadku. A więc dlatego jest to nadal sztuka, a nie nauka. Jest ten parametr tego błędu, tej pewnej niepewności i pewnej statystyki, tak, dla pewnych formacji, w pewnych miejscach, w pewnych sytuacjach, tak, i to jest pierwszy klucz, w którym rynek starają się interpretować inwestorzy techniczni. Natomiast druga strona medalu jest to ta przedstawiciele analizy fundamentalnej, czyli ci, którzy już bardziej starają się kalkulować to, jaką ma to realnie wartość, no i na bazie tej definicji, tak, albo tej wyceny z prywatnej, określają, czy w tym momencie jest dobry moment na zakup, czy gorszy moment na zakup. Natomiast u podstaw tego wszystkiego stoi również efektywność rynku
oraz szereg organizacji, które na tym rynku funkcjonują. Ponieważ musisz mieć świadomość, że giełda papierów wartościowych to jest tak naprawdę tablica informacyjna. Tam są wyświetlane jedynie informacje na temat ceny bieżącej, tego po jakiej jest handlowana jakaś tam spółka, jakiś walor czy instrument inwestycyjny. I w skład tego wszystkiego, w tą infrastrukturę albo w to środowisko giełdowe wchodzi wiele instytucji, które po prostu z czystego zysku, czyli tak jak Smith pisał w swojej książce, tak, że my kierujemy się tym własnym zyskiem i jego zaspokojeniem tych naszych potrzeb, po prostu chcą te instytucje zarabiać. I w pierwszej takiej kwestii, która ma duży wpływ na to, jak sceny wyglądają i jak to się wszystko tam rozgrywa, no to są wszelkiego rodzaju fundusze inwestycyjne. A nie tyle same fundusze, co ich komórki odpowiedzialne za interpretację informacji, które wypływają ze spółek w postaci sprawozdań finansowych. To w tych sprawozdaniach finansowych wypatrywane są wszelkiego rodzaju błędy, niedociągnięcia, być może zaciemnione informacje, ale też potencjał, który nie został dostrzeżony, albo też coś, na co jakby jeszcze rynek nie zwrócił uwagi, ale w niedalekiej przyszłości na pewno będzie to hitem. Dlaczego? Znowu, dla zysku własnego, ponieważ na rynku możemy zarabiać na wzroście oraz na spadku. A więc jeżeli wypatrzę w te komórki funduszu inwestycyjnego w spółkę, która w tym momencie jest niedoceniana, ale będzie w przyszłości, no to najpierw odbywa się skup tych akcji, a potem nagłaśnia się temat, tak? Nagłaśnia się informacje o tym, że zobaczcie, jaka tutaj nam perła się pojawiła, jaka okazja inwestycyjna, i stara się zainteresować tą spółką szeroko pojęty tłum, czyli tych inwestorów indywidualnych. Z drugiej strony też wszelkie niedociągnięcia. Czyli jeśli coś jest zatajone, coś jest źle policzone, oczywiście w sposób, można powiedzieć, z premedytacją, tak? To nie jest tak, że w sprawozdaniu finansowym ktoś po prostu się pomylił. Za duże pieniądze są tam kładzione, żeby popełniać tam czeskie błędy, ale niemniej jednak też fundusze mogą grać na spadek wartości jakichś aktywów i też na tym zarobić. Dlatego też ta niewidzialna ręka rynku działa poniekąd w naszym inwestorów interesie, ponieważ one będą dawały nam tą informację, czy coś dobrego, czy coś złego dzieje się z konkretnym walorem, z konkretnym sektorem, całą branżą. Idąc dalej, kolejny element tej niewidzialnej ręki rynku to są instytucje audytujące, tak? Czyli ten szeroko pojęty audit albo firmy ratingowe. Audit, czyli te, które sprawdzają, a ratingi te, które potem te rekomendacje określone wydają. Jednak są też firmy prywatne, które działają na rzecz własnych inwestorów. Czyli najpierw coś sprawdzają, a potem dają informacje inwestorom o tym, czy to jest dobre, pozytywne, czy warto to kupować, czy może jednak się tego pozbyć. A więc one też dysponują odpowiednimi środkami do tego, żeby taką firmę prześwietlić, żeby te sprawozdanie finansowe po prostu zweryfikować pod każdym kluczem i też starać się odnajdywać w tych sprawozdaniach finansowych, w samych firmach już, ten potencjał, bądź też jakieś przewartościowanie, bo tutaj informacja jest w cenie. A czy my jako indywidualni inwestorzy mamy możliwość prześwietlenia takiej firmy, bazując na tych samych dokumentach, co powiedzmy te firmy audytujące czy ratingowe? No i tutaj muszę Cię niestety zasmucić, że biorąc pod uwagę ten taki szeroki aspekt rynku, zdecydowanie nie. Ponieważ firmy, które wypuszczają te sprawozdania finansowe, oczywiście mają obowiązek do tego, zatrudniają często za setki tysięcy złotych, dolarów czy funtów ludzi od tego, żeby szukać optymalizacji podatkowej, ale często również insiderów z firm ratingowych do tego, żeby znaleźć luki w audycie. Tak, a więc umówmy się, z takiej pozycji tego naszego inwestora indywidualnego, który decyduje się na to, czy kupić taką czy inną spółkę, a swoją decyzję opiera o sprawozdanie finansowe, no to niestety wiele rzeczy może być przed nami w sposób kreatywny zatajone. Przypomnijmy sobie
niemieckiego konkurenta dla PayPal, czyli Wirecard, tak? Proszę zwrócić uwagę, że też tam okazało się, że ta firma była okrutnym oszustem, tak? Pokazywała 2 miliardy zysku gdzieś tam na kontach azjatyckich i to było oszustwo z premedytacją. To proszę też zwrócić uwagę, że o potencjale tego oszustwa, czyli o tym, o możliwości, o tym, że coś niedobrego dzieje się z tą firmą, dostawaliśmy pierwsze sygnały już na przestrzeni września, października ubiegłego roku. Tak? A więc proszę zwrócić uwagę, że to też nie jest tak, że dzisiaj masz informację i od razu jutro już wszyscy o tym huczą. Nie, żeby coś nagłośnić, żeby pojawiła się odpowiednia informacja w świadomości tłumu, też ten czas musi upłynąć. Tak? A pamiętaj, że na giełdzie ten czas jest w cenie, a więc to, co chciałbym podkreślić jednoznacznie, tak? Że giełda papierów wartościowych, każda jedna, czy w Polsce, w Londynie, czy w Nowym Jorku, to nie jest folwark, na którym wszyscy się znają i wszyscy się lubią. Tak? Pamiętajcie, że to jest ostatnia ostoja kapitalizmu. Te firmy, pomimo iż są notowane na giełdzie, to też często są dla siebie konkurencją i każdy szuka zysku. Dlatego też to, od znowu wrócę do tego, o czym mówił Smith w swojej metaforze na temat niewidzialnej ręki rynku, że nic tak cię nie skontroluje, nic tak cię nie przypilnuje jak konkurencja, ponieważ twój błąd dla konkurencji może być ogromną możliwością do tego, żeby twoi klienci przeszli na jego korzyść. I tak samo działa to na giełdzie papierów wartościowych. Możliwość gry na wzrosty bądź też spadki, gdzie na spadkach zdecydowanie szybciej się zarabia, jest na tyle ciekawym kąskiem dla wszystkich rekinów tamtego środowiska, że firmy zwyczajnie, jeśli mają coś za uszami, to muszą się pilnować, a generalnie starają się w sposób optymalny działać tak, żeby i akcjonariusze byli zadowoleni oraz wszelkie inne instytucje okołorynkowe. Tyle w temacie. Jeśli masz jakieś pytania, coś budzi twoje wątpliwości, to zachęcam do ich zadawania w formie komentarza pod tym nagraniem. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to również zachęcam do subskrypcji i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam, Paweł Salamucha. Cześć.